Okej, przejdziemy teraz do jednej ze strategii, którą ja traduję, czyli to jest backside na pump and dumpach. Żeby przedstawić Wam jakby u mnie proces jakby samej budowania strategii, szukania powtarzalności, tego w jaki sposób ja otwieram pozycję i w jaki sposób wychodzę z pozycji. Tak abyście jakby zrozumieli to, w jaki sposób Wy możecie budować swoją strategię. Jeżeli na początku chciałbym, żebyście jeszcze raz sobie przesłuchali to, co dałem w poprzednim nagraniu o budowaniu własnej strategii tradingowej, czyli ten taki wstępniak do tego, abyście sobie przypomnieli cały ten zarys, jakby na co składa się budowanie strategii, jak tego szukać. Niekoniecznie to, co ja przedstawię tutaj, to jest strategia, którą wy powinniście tradować. Jest dużo różnych możliwości na giełdzie w tradingu, na tańszych, droższych spółkach, mniej zmiennych, bardziej zmiennych, o małym, dużym czy średnim wolumenie. Moim zdaniem bardzo ważne jest, aby to dostosować do siebie. To, co tu pokażę, to nie jest jakiś złoty gral, złoty środek dla wszystkich. Wiele osób tą strategię może po prostu nie czuć, nie rozumieć. Wiele osób po prostu nadaje się, biorąc pod uwagę cechy jakiegoś charakteru, do grania zupełnie innych rzeczy. I to moim zdaniem jest kluczowe, żebyście sobie z tego zdali sprawę i nie trzymali się kurczowo, że to, co mi działa, musi też wam odpowiednio pasować, działać i tak dalej. Tu pokażę tylko, w jaki sposób dla mnie wygląda granie, czyli ta powtarzalność. Bo zauważcie ten wykres. Spójrzcie sobie teraz na kolejny wykres i na kolejny wykres. Widać tutaj trzy wykresy, nie, które puściłem. Jeszcze raz je przelecę. Na pewno zauważyliście, że każdy z tych wykresów cechuje się tym samym, czyli mamy wyższe otwarcie, bardzo mocny wzrost, pojawienie się większego wolumenu, po czym rozpoczyna się korekta z jakimś małym podbiciem, ponowne zejście w dół i tak naprawdę powolnie, powolnie, powolnie kurs spada nam do coraz niższych poziomów. I to jest ważne, żeby widzieć powtarzalność, czyli przelecimy sobie to po kolei wszystko. Mamy jakiś wolumen praktycznie zerowy. Jakieś już drobne ruchy są, nie? Na spółce. Nagle pojawia się zdecydowanie większy wolumen i bardzo mocne wybicie. Pojawiają się pierwsze jakieś oznaki sprzedaży. Wolumen spadkowy. Pojawia się tutaj jeden z kluczowych jakby elementów tej strategii, czyli wskaźnik VWAP. Następuje przebicie tego VWAP-u na znowu większym wolumenie i rysują się fale z podbiciami coraz mniejszymi i coraz bardziej kurs spada do rejonów, z których tak naprawdę wystartował. I co dzieje się z wolumenem? Wolumen też z drobnymi podbiciami praktycznie dołuje. Spójrzmy na kolejny wykres. Wolumen jest mały, jakieś tam już drobne podbicia i nagle pojawia się bardzo mocny wzrost. Wolumen również tutaj, jak widać, mocno wzrasta. Pojawia się zejście, pierwsza sprzedaż. Wybicie dołem VWAP-a na większym również wolumenie. Fala spadkowa, podbicie do VWAP-a, kolejna fala, podbicie, kolejna, podbicie. I coraz niżej spada sobie nam kurs. Może nie idealnie w rejony skąd wybił, ale procentowo bardzo mocny. Co dzieje się z VWAP-em? Na początku olbrzymi wolumen, zaczyna z drobnymi podbiciami, tak naprawdę zerować. Nie ma już nagle tego zainteresowania, nie? I ostatni wykres. Mamy wybicie. Jest duży wolumen. Bardzo szybko zostaje on zgaszony, jak widać. Zejście poniżej VWAP-a. Jakieś podbicie, zejście. Podbicie pod VWAP. Zejście, podbicie. Lekkie jakieś zejście znowu. I praktycznie kurs wraca nam do rejonów, w których się znalazł. Wolumen praktycznie na całym spadku jest
coraz mniejszy, nagle podbicie mamy pod VWAP, to jest też otwarcie sesji, bo tu wcześniej był pre-market, wolumen więc wzrasta, po czym zaczyna nam coraz mocniej spadać, jak widać się zeruje, czyli jakby zauważcie to, co ja mówię, czyli bardzo ważne jest znalezienie takiej strategii, która po prostu cechuje się powtarzalnością. Nie potrzebujecie się skupić na jednej spółce, poznać jedną spółkę, dwie, trzy i na nich próbować tradować. Gracie określony pattern, który codziennie może pojawiać się na wielu spółkach, na jednej. Może pojawić się raz, czy dwa, czy kilka razy w tygodniu, różnie, bo to oczywiście wszystko zależy od rynku. Dlatego dobrze mieć w swoim, nazwijmy to arsenale, kilka różnych strategii, nie bazować tylko na jednej, bo jedna może działać przez powiedzmy pół roku, rok, trzy lata i nagle jeżeli coś zmieni się na rynku, zmieni się jakiś cykl, wolumen spadnie, zmienią się jakiekolwiek regulacje, które mogą wpłynąć na to, to mówiąc brzydko, zostaniecie z niczym. Znaczy to akurat brzydko nie powiedziałem, chciałem brzydko powiedzieć, ale no, nie ma to sensu. Warto być przygotowanym na różne scenariusze, żeby później nie frustrować się, nie tracić czasu na budowanie nowej strategii, co też jest dobre, nie? Co jakiś czas. Sam wiem, bo też to przechodziłem, jakby zmieniając totalnie swoje granie i trochę zbudowanie dobrej strategii od nowa mi zajęło. Natomiast to było w okresie, gdzie jakby na to miałem możliwości i czas. Nie chodzi mi też o to, żeby od razu budować pięć różnych strategii, tylko dokładać do swojego, nazwijmy to, arsenału. Na początek szuka się jednej, ona przynosi zyski, zaczyna się coraz więcej jakby pracować, żeby szukać kolejnych jakichś możliwości, nie? Oczywiście fajnie się w jednej wyspecjalizować, bo to, co ja gram, na przykład taka strategia, to zapewne ona się nie skończy. No, musieliby wyeliminować spółki, musieliby wyeliminować wszystkie jakieś pump grupy różnego rodzaju traderów, którzy nawet PR-owe newsy musieliby ze spółek wyeliminować, które powodują chwilowe skoki ceny, nie? No i dobra. Teraz to już macie jakby ten schemat, który jest widoczny. To, co jest ważne, to ustalenie jakby reguł, jakie spółki mnie interesują. Bo spółek, które na przykład wybiją nagle dolar, czy dwa, czy trzy, jest od groma codziennie. Mnie w przypadku tej strategii interesują spółki, które nagle mają ponadprzeciętną zmienność. Ale zarazem są w przedziale do najlepiej 7-8 dolarów. Czyli dzień wcześniej mamy zamknięcie na przykład 2 dolary, kolejnego dnia otwiera się po 2,50, może być news lub nie musi. Jeżeli nie musi, to jest tym bardziej prosty fading. Może być news, ale on być totalnie bzdurny, ale na takim czymś spółka potrafi wybić z 3 do na przykład 15 dolarów i wrócić. Wiele takich przypadków jest, zresztą wrzucam je też na Twitterze. I robi nagle ruch, tak jak tu na przykład widzimy. Dzień wcześniej zamknięcie w rejonach 2,70, otwarcie. Ruch bardzo mocny do ponad 4 dolarów i kończy ona w rejonach, gdzie zaczęła. Czyli przedział cenowy, dla mnie jest tu kluczowy. Wolumen zwykle to są low floaty, znaczy wolumen zwykle na nich bardzo mały i zwykle to są low floaty, czyli akcji w obiegu jest na poziomie powiedzmy do 3-4 milionów akcji, którymi można obracać. Niekoniecznie całość jest w obiegu, bo częściowo te akcje mogą być przez kogoś na dłużej przetrzymywane, nie? I to są cechy, które jakby takie parametry, które określają dla mnie te spółki. Każdy wykres, jak widzieliście, cechował się powtarzalnością. I teraz w prosty sposób przedstawię wam, jak to wygląda tutaj na wykresie. Nie? Narysuję to po prostu w Paint'cie, bo to nie jest nic skomplikowanego. To jest powiedzmy wykres, który sobie rozrysujemy. I kurs gdzieś wcześniej, dnia poprzedniego, gdzieś tam się powiedzmy na takiej zasadzie bujał. Nagle mamy kolejny dzień, otwarcie w sesji, znaczy nie otwarcie może sesji 9:30, ale generalnie już pre-market i mamy jakiś ruch. Drobna korekta, wybicie, podbicie dalej, jakieś zejście i paraboliczny ruch, nie?
Czyli bardzo coś, co nie było, co nie charakteryzowało tej spółki, pojawiło się dopiero kolejnego dnia. Pojawia się nagle tutaj jakiś spadek, nie? Spadek z lekkimi podbiciami i jakieś takie mocniejsze tąpnięcie, jakaś korekta i znowu spadek. W międzyczasie, akurat w moim przypadku, gdzieś zaczął rysować się VWAP, który gdzieś mniej więcej można by narysować, że tak zacznie się gdzieś on rozwijać. Czyli wszystko jest jakby zachowane. Jest pewna część, która jest tak zwanym frontside'em, czyli to jest wszystko, co znajduje się tutaj. Czemu? Bo frontside w moim wypadku to jest cały ruch, który znajduje się nad VWAP-em. Gdzie VWAP dopiero powoduje zwiększenie pewnej pewności siebie tej strategii. Tu jest cała ta część, to jest frontside. Następuje przebicie VWAP-u, kurs spada na zwykle, również taki spadek jest na wzmożonym wolumenie. I jakby tu dodać jeszcze do tego wolumen, to powiedzmy to będą jakieś takie mocniejsze świece. Mocniejsze świece oczywiście w stosunku do tego, co na tych jakichś poprzednich wzrostowych się pojawiały. Że one poprzednio mogły być jakieś takie tego typu. Często pierwsza świeca jakaś taka mocniejsza, wybijająca mogłaby być porządna. Ale w stosunku do poprzednich świeczek, nawet tych spadkowych, które tutaj gdzieś się już na tym fragmencie pojawiły, one mogły być jakieś takie mniejsze, nie wiem, powiedzmy coś tego typu. I nagle pojawia się przebicie VWAP-u na zdecydowanie większym wolumenie. Kurs po czymś takim nie potrafi już podbić jakoś znacznie, czyli pojawia się nam tutaj backside. Kurs leci sobie dalej, podbija ponownie, gdzieś tam znowu spada. I tak naprawdę powolutku, z jakimiś tam małymi podbiciami, wraca do poziomu, z którego wcześniej startował, zarazem cały czas pod interesującym mnie poziomem, czyli pod poziomem VWAP, nie? I każde tutaj podbicie rysowało mi taki backside, czyli jakby opór, którego kurs nie potrafił przebić. I to jest jakby idealny schemat, pod który ja na backside gram. I w takim schemacie, co przedstawię wam za chwilkę już na takim określonym przykładzie, u mnie wejścia może pomarańczowym kolorem, robione są po przebiciu. Czyli jeżeli mamy przebicie VWAP-u, staram się już tu otwierać pozycję. Jeżeli mi się nie uda, czekam na pierwsze zejście i jakieś podbicie. Jeżeli to podbicie się rysuje, to ten tak naprawdę przedział mnie już interesuje do otwarcia pozycji. Jest kolejna fala spadkowa i na tej fali jestem w stanie sobie częściowo wyjść. Jeżeli jest podbicie jakieś, nowe znowu, jestem w stanie dobierać w tym przedziale i znowu czekać na kolejną falę. Znowu jest podbicie, znowu albo dobieram, albo już sobie czekam spokojnie na kolejnych poziomach, gdzie sobie wyjdę tutaj, wyjdę sobie tutaj, czy wyjdę sobie tutaj. I zarazem te wszystkie poziomy takich częściowych wyjść, one wiążą się z uprzednimi ważnymi poziomami przy wzroście kursu, nie? Czyli tutaj widać, że wcześniej jak kurs wybił, tu miał jakąś drobną korektę, więc tu może być potencjalnie rejon wsparcia. Tutaj również wcześniej mieliśmy ważne poziomy. Dlatego ja w ten sposób sobie oznaczam poziomy, gdzie częściowo na jakby wychodzeniu z kursu się nagradzam. I to jest sytuacja, powiedzmy, idealna. Teraz to usuńmy. Mam już pozycję, którą otwarłem, nie? Czyli wszedłem sobie tutaj, podobierałem, częściowo wyszedłem, częściowo znowu dobrałem i częściowo wyszedłem. I teraz sytuacja jest nagle następująca. Przeciągnijmy jeszcze sobie to.
To sobie usuńmy. Kurs jakby rysuje się to, co nas interesuje. Nagle kurs jednak zaczyna bronić ten poziom. Czyli zauważcie, tu jest obrona. Co ważne, zaczynają się rysować wyższe lowy. Więc to już jest taka sugestia, znaczy sugestia, zwraca to moją uwagę, że tu zaczyna pojawiać się więcej popytu. Co ważne, na każdej z tych cofek nagle w tych miejscach może pojawić się jakiś ciut większy wolumen. Ciut większy wolumen w stosunku do tego, co znajduje się na tych wszystkich świeczkach obok, czyli tu jakieś były mniejsze takie wolumenowe świece, nie? Tu również jakieś mniejsze. Czyli widać, że zejścia w te określone rejony powodują, że gdzieś tam pojawia się jakiś większy wolumen. I teraz obserwuję sobie, co dzieje się dalej, bo tu jest ważna rzecz, żeby... To jest plan idealny, to co wcześniej pokazałem, ale wiedzieć, kiedy wyjść z pozycji, jeżeli kurs zacznie się zmieniać. I teraz pierwszą zasadą jest podbicie pod ostatni poziom, gdzie ten backside się nam wyrysował. Jeżeli tu kurs by się doszedł do tego poziomu, zostałby on szybko zanegowany, nawet z jakąś podbitką, ale zanegowany i zszedłby do tego poprzedniego poziomu zarazem niżej niż ostatnie ten tutaj czy ten tutaj low, czyli już nie mielibyśmy wyższego low, tylko niższe, to jest duża szansa, że kurs znowu przebije, spadnie i kontynuuje to, co wcześniej już zaczął na tym backside'ie. Natomiast druga możliwość i wtedy należy żegnać się z pozycją, to jest to, że przebije to, podbije do VWAP-u, wybije lekko, zrobi nawet cofkę, która zostanie wybroniona i kurs może nam bardzo dynamicznie wrócić, nie? I teraz zwykle dodatkowo w takim miejscu pojawi się duży wolumen, bo bardzo dużo osób będzie tu broniło lub nad VWAP-em. Ważne jest, co stanie się dalej, czyli na tym zejściu w to miejsce. Czy tu również ten wolumen będzie duży, który będzie się gdzieś tam powtarzał przy kolejnych podejściach. Jeżeli tak, to możemy być pewni, że kurs jakby zacznie kontynuować ten wzrost. Jeżeli ten wolumen zmalałby w tym miejscu, nie byłoby go tutaj, tylko to przekreślmy, będzie on mały, to kurs może wrócić sobie spokojnie pod VWAP. Natomiast dla mnie zasada jest prosta. Takie sytuacje, że on wróci, zdarza się raz powiedzmy na 5, na 10. W większości przypadków, jeżeli kurs w tym miejscu zostanie przebity, czyli ostatni backside, i zarazem przebity zostanie VWAP i wybije się powyżej, to ja się żegnam automatycznie z pozostałą częścią pozycji i nie myślę już o tym, co by, gdyby, że może wróci i tak dalej. Proste zasady, nie? I tego trzeba się pilnować i to jest moje jakby jeden z moich przykładów w taki prosty, paintowy sposób narysowany, jak taka strategia się buduje. Więc jeżeli odpalicie sobie z powrotem początek tego filmu i zdjęcia tych spółek CPSH, DTSS czy BIMI, zauważcie, że ten schemat właśnie na nich w ten sposób wygląda. Dobra, to jest jakby przedstawienie schematu. Teraz w kolejnej części przedstawię już tą taką rysowankę już na konkretnym przykładzie z rysowaniem się wykresu z sesji oraz z moimi wejściami i wyjściami oraz komentarzem do tego, żeby to było wszystko tutaj jasne.